Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście Chmielo, a to jest, jak widzicie, dokładnie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sunset Overdrive. Dokładnie tak, serii, która była, że tak powiem, opuszczona przez jakiś czas, nie było z Sunseta praktycznie żadnych materiałów, nic się nie pojawiało na kanale z Sunseta, z racji na to, że jak wiecie dobrze, od ostatniego czasu było tyle premier, kiedy zacząłem nagrywać Sunseta, po prostu na kanale działa się normalnie masakra i teraz tą masakrę całkowicie staram się wykończyć poprzez rzucanie wszystkich odcinków z serii, które tam mam na kanale. Jest ich naprawdę dużo, bo jak liczyłem, to chyba aż 8, także ten troszeczkę ich jest, no ale wracamy do Sunseta. Bez zbędnego pieprzenia. Będziemy się dobrze bawić w sumie. Naprawdę gierka jest miodna, nie ma co mu ukrywać tego. Czekajcie, gdzie my skończyliśmy? Podejmij się misji. To jest woda Bora Bora chyba. No tak, wszystkie zrobiliśmy, to dawajmy tą wodę Bora Bora. Pomówić mamy z Dirkiem, okej. Już nawet nie pamiętam, co się działo w poprzednim odcinku, powiem wam szczerze, bo tak dawno temu grałem w tą grę. Aż w szoku jestem, że normalnie ogarniam jakoś tam sterowanie. Bo... O, balon fisko. Bo naprawdę troszeczkę czasu minęło. Troszeczkę to jest tak mało aż powiedziane. Czy to normalnie kawał czasu naprawdę minął. Ale okej, my się skupmy póki co na naszym zadaniu. Tak jak mówię, będę się starał pokończyć te wszystkie serie, tak samo Sunseta, dosyć szybko. Wiem, że ostatnim czasem wyszło jakieś DLC ciekawe do Sunseta. Patrzyłem sobie, kosztuje ono 30 coś złotych i właśnie zastanawiam się nad nagraniem jego, ale to jeszcze o tym będę myślał dokładnie. Powiem wam szczerze, jak skończymy Sunseta. Także troszeczkę czasu do tego jeszcze minie, ale w sumie zastanawiałem się nad tym i to jest akurat jedyny chyba DLC, jakie wydaje mi się być ciekawe spośród niewielu. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, a tymczasem naprawdę ja nie dzierżę, po prostu ten feeling śmigania tutaj po tym mieście jest tak kotny, że to jest dla mnie niepojęcie, no po prostu szok. Do tej gry się wchodzi, a od razu banan na ryju. No od razu. Dobra, tu gdzieś musimy się gdzieś zlogować, nie? Pasowałoby... O, dobra. No kojarzę tą miejscówę, tu nie, to nie jest ta miejscowa tych kujonów? To nie jest to? Chyba to jest to, powiem wam szczerze. Wow. To Dirk. Jego mama zdobyła wiele naukowych nagród, a tata jest astronautą. Jest dobry z aerodynamiki. Aerodynamika. A to psikus. Tak. Pedantycznie dba też o zdrowie. Pije tylko taką super drogą wodę mineralną. Woda Bora Bora. Nie stać. Niedaleko jest jej rozlewnia. Jeśli udałoby ci się przynieść mu parę butelek... Zaraz. Chcesz powiedzieć, że typ ruszy po ślady tylko wtedy, gdy przyniosę mu butelkę markowej wody mineralnej? Nie znasz go tak jak ja. Nie chcę poznać go tak jak ty. Wierz mi, gdy tylko dostanie to, czego chce, pomoże ci ze śmigłem. Co, musimy mu znaleźć wodzionkę? W sumie też kiedyś piłem taką wodę. Powiem wam szczerze, taką droższą, mówię o takiej droższej, której, za którą zabuliłem chyba swego czasu 9 zł w Almie za butelkę półlitrową. Co, moja matka? Chyba w twoich snach. Nie pamiętam, jak się nazywała nawet. Znalazłem grupę małych rozpuszczonych gnojków, którzy niespodziewanie są geniuszami. Jak dla nich coś zrobię, to zbudują mi śmigło. Fajnie! Walter na estakadzie odbudowuje szybowiec. To śmigło bardzo mu pomoże. Nie mów mu, że nad tym pracuje. Niech to będzie niespodzianka. O Boże, wszystko jest... I powiem wam szczerze, że... Powiem wam szczerze, że taka woda... Muszę pozbyć się tego dziadostwa. Że taka woda za te... Nie wiem... 9 zł, no coś koło tego... wcale jakoś specjalnie nie urywa dupy i nie różni się od takiego, dajmy na to, Żywca Zdrój za 2,50. A Żywiec Zdrój swoją drogą moja najlepsza woda, ale w ogóle o czym ja do was gadam, Jezus Maria. Ale nie, Żywiec Zdrój jest zacny, jedna z lepszych wód moim zdaniem. Czekam na aktywację spłukiwania awaryjnego. Pora spuścić wodę. O, to ja mam. Spłukiwanie awaryjne. Przytrzymaj je. Włączone. Wow, 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 wow. Żartuję. Wykryto niedrożność. Ciśnienie rośnie. Zwolnić zawory bezpieczeństwa, by zapobiec totalnej katastrofie. Interkom Bora Bora. Dobra, dobra, zdążymy. No to lecimy szybko. Muszę wskoczyć na czerwony zamek. Cóż to, czemu te kurde mutanty wyleciały? Ale to nie koniec. Co to, to nie. Kolejny... Że co, że zatykały rury? Czeka na aktywację. To lecimy. Damy radę, my byśmy nie dali rady. Sekwencja rozpoczęta. Ciśnienie narasta. Odkręć zawory albo gin. Bora Bora Water, co to kurwa to nazwa? Lepszej nazwy na wodę nie mieli? Chociaż swoją drogą nie ukrywam, że jest dobra. Dobra, do góry. Kurwa, a nie, tu, nie, tu, nie, tu, nie, tu, nie, tu. Dobrze. Przeczyściliśmy kolejny etap rury. No raczej, jakże inaczej. O kurwa, nie, wychodź z tej wody. Póki nie odgadniesz, skąd wyłażą odmieńcy. Ej, panienko z Interkomu, może by tak trochę mniej sarkazmu, dobrze? Łatwiej jest atakować niż obrywać. Co? A wal się! Może tam mają jakieś kurwa podziemne tunele pod całym są. Aha, okej. Tego bym się nie domyślił. Spawner. Spawni z Kubańców, trzeba go ściągnąć i to tyle. Ho, ho! Dobra, 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 żarty żartami. To akurat nie jest śmieszne jak... Dobra, fajnie, fajnie, wszystko fajnie, spoko, co jest 5, ale tu kurwa nie można nawet nigdzie slajda jakiegoś porządnego wprowadzić. Gdzie ten spawner? O dobra, można sobie na czymś wreszcie pośmigać. Jaraj się, dobrze. Dobrze to robisz, dobrze. Wielki nieskończony wyrajacz. Trzeba się go pozbyć. O kurwa. Wow. Inna broń. Jak to tak? Koniec. Gdzie to? A kur... Zabiję go. Ej. No nie. O co wy gadacie? Przecież zabiłem go. Zabiłem, kurwa, tego spawnera. Dynamiczkami dostanie i mu się skończy, kurwa, zabawa. Co se chłopak będzie pozwalał. Złote winyle też mogą siąść. Dobra, chyba padł, o ile mi się dobrze wydaje. Padł. Okej. Na śmietnik te śmieci. Nie, no to było trochę słabe. Nieczystości. Bardzo słabe, bardzo stary słabe. Błagam, dość. No dobra, wybacz. Okej, ostatni etap. Miejmy nadzieję, że pójdzie jakoś bezproblemowo. No nie, co gadacie? Dobra, to trzeba przyspieszyć tempo. No w sumie nie trzeba było, bo i tak 30 sekund nam zostało, to bez przypału. Poszukiwanie awaryjne zakończone. Stacja gotowa. Pyszna, świeża woda Bora Bora z witaminami. Gotowa do odbioru. Zadanie to ja po nią lecę. Czas brać tę wodę i w nogi. Jest, mogę? Co, dostanę jedną butelkę, a nie? O, kurwa. Taką paczkę wody to się opłacało. Od kopa. Dlaczego mnie śledzicie? Hej, czwoki, to tylko woda. Dajcie spokój. O, im też się może pić chce, stary. Zostawcie mnie! Mojacie, odmieńco palica. Kurwa, 180 metrów? Przy takiej ilości tych downów? No damy radę, lecimy z wodą na plegarach. Już prawie jesteśmy, okej, dobra, jesteśmy. Jeszcze rzadko dostaliśmy HP. Jest git. Zaczekaj. Hej, Dirk, mam tu coś, co ci się spodoba. Czad. Zajebioza, ale dobre. Najczystsza woda świata. Dzięki, rządzisz. Jasne, nie ma sprawy. Jeszcze mi nagrało coś. Zajebista akcja, tak. No więc, czy mogę już dostać śmigło? Zaraz. Dirk na pewno pomoże, ale potrzebujemy jeszcze kilku innych osób. Margaret? Która to kurwa? To ta? Gdzie tu pizzeria? Jaka pizzeria? I miała najwyższą średnią w całej historii szkoły. Niestety jej pies zaginął tamtej pamiętnej nocy i od tamtej pory nie jest sobą. Odnalezienie psa mogłoby pomóc wyleczyć ją z depresji. Warto, byle tylko zdobyć to śmigło. Za rzeką jest park dla psów, do którego często chodziła. Zacząłbym tam. No nie gadajcie, że muszę czegoś szukać, no to dobra. Lecimy w takim układzie. Co się kurwa stało? Odznaki dostajesz popisując się stylem. Im bardziej przyszpanujesz, tym więcej odznak. Gdy zdobędziesz dość odznak, wymień je na manipulatory. Manipulatory wzmacniają twe umiejętności. Są nie z tej ziemi. Możesz odblokować swój pierwszy manipulator. Wybierz puste miejsce na nowy manipulator. Tak, chcę go mieć już szybko, tak, dobra. Chcesz więcej manipulatorów? Najpierw zdobądź odznaki. Możesz odblokować i wyposażyć się w manipulatory na stronie postaci. Dziękóweczka Bogu, dziękóweczka. Graj jak ci się podoba, a z czasem dopracujesz swój styl. Czad! Okej, ale co mi daje ten manipulator, bo kurwa się nie dowiedziałem dalej. Zwiększa ilość stylu generowanego podczas odbicia o 10%. Jest w małym Tokio. Po drodze musisz przejść przez północny most. Chrzanić most! Przeskoczę sobie od łodzi do łodzi. Łodzie? Jejuśku, boję się wody. To tylko rzeka, sam. Nie Trójkąt Bermudzki. Ej! Trójkąt Bermudzki to nie żadne... Wow! Setki zaginionych statków, tysiące zatonięć. Nie dość, że to strefa tropikalnych burz i anomalii magnetycznych, to jeszcze czytałem gdzieś o statkach kosmicznych i urządzeniach z Atlantydy wywołujących naddźwiękowe... Sam, pies się znalazł. Naprawdę? Nie, chcę... Gdzie? ...przed resztą tej historii. O kurwa. Już myślałem, że się znalazł faktycznie. Ale jak tu mam znaleźć psa, jak na razie walczę z tymi daunami? Chodźcie na... chodźmy na tego. Dobrze, że na tą wysokość przynajmniej kutasiarze nie powinni wyjść. Nie powinni, to nie znaczy, że nie wyjdą, bo wychodzą skubańcy. Dynamo miśki. Pięknie, już niewiele HP. Dobra. Jest tu pies... To on? What the fuck? Dziwny ten pies. Chodź tu, psinko. Jak ci na imię? Bubu? Chodź tu, Bubu. Margaret cię szuka. Możesz w dupę jeża. Hej, Sam. Zapomniało ci się powiedzieć, że Margaret ma robopsa? Ten złom nie chce za mną iść. Pewnie włączył mu się tryb awaryjny. Skoro nie rozpoznaje komend głosowych, podziała na niego tylko jego ulubiona zabawka. Cutie Kitty. Słuchaj, niedaleko jest sklep z zabawkami. Spróbuj znaleźć w nim Cutie Kitty, okej? Możesz też powiedzieć Margaret, że jej pies zdechł. Ten pies jest dla niej ważny. Dobra. Czekaj, Sam. Ten pies teraz za mną idzie. No, super! O nie, popełnił samobójstwo. Wybacz, misja przegrana. Co dalej? Nim się poddasz, zajrzyj do sklepu z zabawkami, dobra? Odpuszczanie to mój cios specjalny. Co to jest, kurwa, Cutie Kitty? Powiedzcie mi lepiej, bo ja pierdolę. Ja nie wiem, co oni w głowach mają, te nerdy. Kupuję jakieś kurwa Cutie Kitty parchy. Cutie Kitty. No co ty kurwa nie pojecie? Co wy kurwa nie pojecie? Ja biorę tego Cutie Kitty i lecę stąd. Spokojnie, tylko przyprowadź nam tego psa. Ty mi nie gadaj spokojnie, bo ja się tu męczę jak cholera, żeby zdobyć to śmigło. A wy mi tu kurwa... Ja nie wiem, czy to pies warczy na mnie, czy co? Okej, psie, mam coś, co może ci się spodobać. Może, ale nie musi. Proszę. Lubisz aportować? Chcesz, żebym ci rzucał to coś? Co tu zrobić, żeby było fajnie? A może... O, tak. Hej, sam ten duch... Kitty Cannon. Jak zrobić reset? Raczej się nie ucieszysz, ale musisz go zabrać do Margaret. A to ci numer. Przyzwyczaj się do jego ruchów. Czeka cię długi spacer. Dzięki za przypomnienie. Gdy pies jest w trybie awaryjnym, będzie chodził tylko w miejscach, które zna. Margaret zawsze spacerowała z Bubu po moście północnym. Spróbuj go tam zwabić. Ja tu na razie potrzebuję, żeby pies zrobił kurwa 3 sztuczki, a nie o jakimś moście ty mi gadasz. Odpal Cutie Kitty niedaleko i jeszcze coś. Nie strzelaj z broni, inaczej pies uzna cię za wroga i zabije. Cóż, przynajmniej będzie po wszystkim. Nie bój się, pies będzie cię chronił, dopóki masz Cutie Kitty. Wypróbuj go, to całkiem fajne. Ja pierdolę, Cutie Kitty, co to w ogóle? Jak ja słyszę Cutie Kitty? Wow. No dobra, piesku. Sam mówi, że umiesz zabijać. Pokaż mi, jak zabijasz odmińców. Ha! No nie powiem. To było całkiem spoko. Naprzód, psino. Dobra, no to na most, bo widzę, że on przez wodę nie chuchu, żeby przez wodę przeszedł. Miecz taka straszna. Trupy bardzo gęste. No dobra, zobaczmy, czy dasz radę doskoczyć. Dobra. Chodź, 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 Cutie Kitty. Mam nadzieję, że znajdzie się tam więcej wrogów. Przez skrzyżowanie, a potem główną ulicą do pizzerii Wielka Stopa i Przyjaciele. To ten zabił Diego i zabrał jego Cutie Kitty! Zginiesz, dziwko! Tak jest! Dajmy czasu, pieseczku! Dobra, walczymy z nimi, nie? Znaczy ty walczysz, ja mnie tam to pierdoli, bo nie mogę broni używać. Obyś dostał wścieklizny. Jeszcze więcej parków. Ta muzyczka po prostu rwie wszystko, niszczy wszystko centralnie. No to w tej grze wyrywa. Dalej, już niedaleko. Musisz wrócić do pizzerii. Ja pierdolę. Kurwa. To się wkurwie. W tej chwili nie wiem, kto broni kogo. Gadaj dalej, a dostaniesz ode mnie kotę. Pośpiesz się. To sprawa... Na zewnątrz jest za dużo odmieńców. Trzeba ich wyeliminować, zanim będziemy mogli otworzyć drzwi. No to pies, znaczy pieseł, koteł, kurwa. Znaczy pieseł, no. Pieseł ich niszczy. Robopieseł. Bierz go! Wyrajacze! O nie. Który to przycisk? Robopieseł, ja pierdolę. Dobry ten robopieseł, no nie ma co. Ciekawe, czy są szanse, żeby zginął ten robopieseł. Powinni paść już wszyscy. Bum, pięknie. Robopieseł niż ich. Bubu, wykończ go. Kurwa, patrzcie na ten pasek normalnie. To jest niezłe. Dobra, wchodzimy z piesłem, jest git. Ja też tęskniłam. Dzięki sam, jesteś super. Spoko, do usług. Ta, naprawdę nieźle, sam. Zajebiście, nie tak nieźle. Okej, musimy. Udało się świetnie. Jeszcze jedną osobę, a potem możemy budować śmigło. Kurwa, coś mi się wydaje, że on nas wykorzystuje perfidnie, ale dobra, wiecie co, ja myślę, że zakończymy ten odcinek, bo troszeczkę on trwa. Mam nadzieję, że wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie oczywiście, widzimy się w następnym odcinku, ja się z wami żegnam, no i to by było na tyle i cześć wam.